i dzisiaj otworzymy dwa bardzo wyjątkowe kalendarze adwentowe, a są nimi kalendarz Pokémon oraz kalendarz Marvel. Kto lubi Pokémony i jest fanem Marvela, zostawia łapkę w górę i subskrybuje kanał z dzwoneczkiem, bo Rzeka do końca roku wbija milion, więc zostawcie suba. Może zacznijmy od tego, jaka cena była tych kalendarzy. Okej, mój kosztował 219,99. Mój tak samo. No dobra, to nieźle. Tak samo? Okej. Zaczynamy od Pokémonów? Tak. Skoro już jesteśmy przy otwieraniu paczek, to pamiętajcie, że święta tuż za rogiem, a ze mnie Mikołaj nieskromnie mówiąc niezły, więc pozwólcie, że podsunę Wam kilka pomysłów na prezenty na każdą kieszeń. Moja propozycja to na przykład pięknie pachnąca świeczka, mini poduszeczka, ciepłe skarpetki, które zadowolą każdego, albo coś zrobionego własnoręcznie, jak ten oto skrzat Play. Idealnym prezentem będzie również Junior Box od Play. W tym roku Play przygotował aż 3 zestawy ze smartfonami, w których znajdziecie smartwatche, słuchawki bezprzewodowe oraz zdalnie sterowane samochody. Dlaczego warto? Dlatego, że kupując taki zestaw otrzymujecie aż 1720 Minecraft Minecoins w prezencie. Kto nie byłby zadowolony z takiego zestawu? Oferta jest limitowana i dostępna tylko na www.play.pl. Link oczywiście znajdziecie w opisie, a ja mam nadzieję, że te zestawy znajdą się pod Waszymi choinkami. Wesołych świąt, a my przechodzimy do otwierania paczek. Jak widzicie, ten kalendarz się otwiera jak książka! O kurczę, i je tak, tylko Jiggly, nie, co to jest, Clefabi chyba, Clefairy, nie znam innego Pokemona. Wymień jakiegoś Pokemona, jakiego znam. Jak będziemy wyciągali postacie z tego kalendarza, to koniecznie musicie nam pomagać w szukaniu nazw tych Pokemonów, bo na pewno nie będziemy znali wszystkich. Pierwszym będzie Pikachu, nie. W 24 będzie Pikachu, tak na 100%. Jest. Dobra, odpalaj pierwsze. Aha, to są losowe bombki na choince, dobra. A faktycznie też dopiero się skapnęłam, okej. Jedynka. I uwaga, co jest? O nie! Kto to? Pokémon! Czekaj! Nie mogę kupić to! Nie, tak nie rób! Wystraszysz go! Dobra! Nie chciał się wydostać! Ledwo co się zmieścił! Co to jest za Pokémon? O, lepiej fajny, tu ma gumową tą. Ale w ogóle jest bardzo solidnie zrobione, bo widziałam na Allegro na przykład kalendarze Pokémon, ale figurki były beznadziejne, takie chińskie tylko. W końcu to kosztowało 220 zł. I to jest jakiś Pokémon ciasto. Charlotte Mon. Charlotte Mon, tak bym go nazwał. Pamiętajcie, żeby pisać w komentarzach nazwy Pokémonów. Okej, mój się też otwiera. Na rzep. Na rzepa masz. Mamy takie bombeczki tutaj, fajnie. Ale ty masz wszystko po kolei. A, widzisz. Dla łosi takich jak ja. O kurde, grubszy karton tutaj jest. I jeszcze zapakowane w folijkę. Nieźle. O, I am Groot! Ej, Groot to jeszcze na świątecznie, w jakiejś świątecznej doniczce. I ma lampki na głowie. Przecudna figurka, co? No słodka. Mocna. Wygrywam tą rundę. Będziemy... Wiem, będziemy tak robili, że... Dobra. Które było bardziej cute, nie? A wy oceniajcie. Tak jest. Dobra, kto pierwszy znajdzie dwójkę? Aha. Najgorzej. Wow! Co jest? To jest dwójka? Co to za bonus? Moi drodzy, to jest jakaś... Choineczka? Choineczka dla Pokémonów! Aj, tutaj... Pod nimi mogą stać Pokémony figurki. Albo tak, jakiś Pokémon będzie mógł tutaj usiąść. Dokładnie. Zobaczymy. Tak. Okej, teraz ja numer 2. I tu będzie Thanos. O! Jaki kozacki tur! Z Mjolnirem! Jakim lodowym! Szaku, był lodowy Mjolnir? Nie. No to nie lodowy Mjolnir. A, bo to jest skin! Lodowy Mjolnir ma, ponieważ jest świąteczny. No tak! No to znaczy, że lodowy Mjolnir jest. IQ. Miodowy Mjolnir. Miodowy Mjolnir. Lodowy Mjolnir! Okej, szukamy trójeczki. Tutaj jest. To jest ten pies, kurczę, jak on się nazywa? On się błyszczy. Szaku, ty grałeś Pokémony, jak on się nazywa? Gwe coś tam chyba. Na G, nie? No, na G. Gajardos. Na G na pewno, Pokémon. Piękny, Ibunia nazwijmy. Ibunia, nie, Ibunia to Eevee. To jest Joysik. Joysik, dobra. Mamy Joysika. Numer 3. Szaku, co tam będzie? Kapitan Ameryka? Stary Iron Man. Spider-Man. Thanos! A mówiłem, że będzie Thanos? Jaki kozacki! Jaki ma uśmiech? On ma ciuteczny sweterek! W tamtej rundzie oczywiście mój Thor wygrał z twoją choinką, a teraz mój Thanos wygrywa z twoim joystickiem. Nie, joystick wygrywa. Tak? Sami odpowiedzcie w komentarzu. Numer 4 jest tutaj, więc bardzo. Może ja wyciągnę. O! I uwaga! Mam! Tak! To jest Ditto! Ojejku! On był takim szlamem, który trollował trenerów Pokémon. Na przykład widział Pikachu i się zmienił w Pikachu. I myślał, że jest Pikachu. Piękny jest! Slimik słodziak, taki. Taki slimik, no. No, fajne. Ditto postawił wysoko poprzeczkę. Uwaga! Numer 4. Czy coś będzie bardziej cute od Ditto? Otwieramy, a tu jest
Co to? Jakiś ciastek luchador, nie wiem co to jest. Ciastek Hulk to jest! Zielony! Ciastek. Tak, ma takie włosy jak Hulk! Zarąbisty! No ale przegrywa Hulk z Ditto, ewidentnie. No przegrywa, jest mniej słodziakiem. Szkoda. Niż Ditto. Było blisko. Czy to będzie Pikachu? Takie duże to jest? Tak, kolejne okno jest większe. Druga część koinki! Easy win, easy win! Co easy win? No co? Choinka nie jest cute. No i piękna choineczka. Trochę krzywa. No, wiatr miał. Umówmy się. Ale jak widzimy, i czas to ją złożymy. Okej. Okay. Numer 5 to, moi kochani, uwaga, kapitan, ten mów Olaf, przebrany za kapitana Amerykę. Nie. Tak, Olaf, kapitan Ameryka. Jakie słodkości. Tego nie da się, moi kochani, przebić, nie? Nawet Pikachu nie ma podjazdu do niego. Co? No? Pikachu ma podjazd. Nie, sprawdźmy to. 6, tak? Numer 6 jest tutaj. A tam teraz tak. Gwiazda betlejemska do choinki. Ej, oszukują, bo tutaj... Dwa kartoniki były wypełnione jakąś choinką zamiast Pokémonem. Dokładnie. A tutaj jest... Zarąbisty. Jak Pokémon Unite nim grałem. Fajny. Nie znam nazwy. Kompletnie. A w szósteczce jest... Uwaga! Nie zaglądaj. No pokaż. Czy to jest Superwoman ciastek? To jest chyba Superwoman. Co była? Fajne. Kapitan Marvel. Kapitan Marvel. Okej, okay, okej. Okay. Kapitalnie. Kapitalnie to trzeba otworzyć numer 7. Choinka! Nie, prezenty pod choinkę! Zaraz skisnę! Oni sobie ja robią. Powiem tak, za 200 coś złotych, 220 złotych... Kawałek kartoników dostajesz. No, tutaj, drodzy państwo, kart. Słabizna. Pokémon, kurczę, kalendarz, minus ma. Jak tam te twoje Pokémony? Zapałaś już wszystkie? Chyba nie. Popsuli mi święta. Ciekawe, czy jestem w stanie pobić te prezenty z kartonu. Zamieniamy się teraz? Chcesz tego? Wiesz, że wygra mi tak. Nawet jak się zamienimy. Szaku! Szaku! Co to? Spider-Man! Wow! Jaki czadowy! W powietrzu Spider-Man! No, no coś ja pięknego, nie no. Mogę. Ja dzisiaj takie bęski ci sprzedaję, że to jest koniec. No, kalendarz Marvela jest mocny. To teraz wyciągnijmy gwiazdę na choinkę! Tak jest! Zobaczmy! To był 7, 8. To gwiazda na choinkę, takie okienko widzę. Nie gadaj, to nie jest gwiazda, to jest jakiś kurczak. Ten, to Gepi! Najmniejszy jest. Próbuj go wyciągnąć. Co jest z tym kalendarzem? Nie dość, że dają kartonu dużo, to jeszcze oszukują... O! Wykluł się. To jest ten tutaj z grafiki. On nawet nie stoi. To jest ten z grafiki, spójrzcie, identyczny. Tak, ale zobacz, on nie stoi nawet. No bo on niby stoi na jednej nodze. Ale jeżeli chodzi o słodycz, no to jest, jest słodycz. Dobra, postawiłam, bo mi się nogi wyginają. Ciekawe, czy w Marvelu było coś słodszego, to kurczaczka. Z tego kurczaczka nie ma słodszego. A Groot z gwiazdą na głowie betlejemską! I zobacz, to jest mini jeszcze Groot, no jak nie ma nic słodszego, i kokardkę trzyma, i ma zieloną, fioletową, czerwoną, niebieską lampkę na głowie, i ma sweterek w kształcie wieńca na drzwi. Dobra, ale poszedłem teraz, nie? Przesada! O, o też nawet... nie stoi, przynajmniej to. Dobrali się. 9 jest here. Uwaga. Pikachu! Mamy to, w końcu. Chodź do mnie. Ale na czym on siedzi? Na... Nie! Tego nie przebiję. Pikachu w zaspie śnieżnej. Ale kozak. Ale złodziak. Ja go na półkę chcę do siebie, nie? Nie. Tak. Nie. Piękny jesteś. 10 na 10. 10 na 10, wygrałam, nawet nie musisz otwierać tego okienka, które tam masz. Dobra, niech będzie jakiś, nie wiem, pan pingwin, co tam. Pingwin był w tym Marvelu? Nie. Pomyliłem uniwersa. Poleciałeś. Poleciałem po bandzie i uwaga! Black Panthera, ale ciastek! Mocne! Przegrałeś. Przegrałem z Pikachu, no ale zobacz, jaki ma fajne poznokcie. Nie no, sztos. Numer 10, tutaj. Nie no. Co jest? Gwiazda betlejemska! Naklejki! Naklejki! Bombki na choinkę, nie wytrzymam! Naklejki, bombki! Nawet nie otwieraj tego. No, jestem załamana. Jeżeli bym był dzieckiem, ja bym popłakał się. Naprawdę. No ale wczoraj był Pikachu, to jakoś to wiesz. Przekalkulował i by wyszło ok, ale dramat. Dramat. Ja nieważne co będę miał, i tak będzie git. Uwaga. Wow. Iron Man. Iron Man. Ciastek Iron Man. Na, 10 na 10. I ma lodowe stopy. Nieźle. Wiecie dlaczego fajnie? Dlatego, że ma Marvelowski kalendarz
jest zrobiony na święta typowo, a nie, że wrzucili randomowe... Pokemony i Elo. Tak. Jedenastka, a tutaj jest co? Okej, nawet fajne. Jakaś panda. Niezła, mi się podoba. Numer 11 to... Wypadł! O kurde! To jest chyba jakaś kobita. Jaka laska! To jest chyba właśnie Marvel Woman po M, nie? Tak. No, zarąbista. Wygrywam. 12 to nie wierzę! Nie wierzę, czwarte okno fejkowe. Widzowie, gdzie są Pokemony? Co to jest? Sanie Mikołaja. Na 12 okienek, 4 fejkowe. Nieźle. U mnie kolejnym. Ej, znowu Olaf, Kapitan Ameryka! Ale ten bardziej ale jest brokatowy. Brokatowy, no. Ale tak nie powinno być. Nie, 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 ja tutaj zgłaszam skargę. Taki sam, ale brokatowy. Ty jeszcze narzekasz na swój kalendarz? Tak. Pierwszy raz czuję się oszukany. I uwaga, fajny. Z tej generacji chyba tam, nie wiem, 38, ale spoko. Czas otworzyć szefowski kalendarz po raz kolejny, numer 13. Ach, co te pechowe okienko. Pewnie się nie powtórzy drugi raz, ani nie będzie to kartonowe, ani nie będą to kartonowe sanie. Uwaga! Powtórzyło się grudnie! Co jest? 14 to? Chodź tu, Jigglypuff! O! Nie, nie, to jest chyba Clefairy. Jaki duży! No, ogromny jest. Wow. No, tutaj, jeżeli chodzi o słodkość, mogę przegrać. Numer 14 to? Gotowa? Na lanie? Nie, przegrać tym razem. O kurde! Zobacz, jaki brokatowy! No jest wpierdziel ostry! Clefairy przegrywa z takim brokaciarzem. Zobacz, czy nie? A, wiecie co, dajcie spokój. Zwycięstwo. No tak. Tak, jest, są sanie. Laurka, co to jest? Laurka! Numer 15, top pick. Uuu, swetrze, rozumiesz? Swetrze świątecznym. I tak stoi, nie? Mocne. Jak szef. 16? To tu. Taka mała bombeczka. O! To pan pingwin. Pan pingwin. Nawet nieźle. To jest Pokemon? Pan pingwin się nazywa. Numer 16, czyli dzień, w którym się urodziłem. Gdzie jest tym paluchem? Masz, otwórz sobie. Cieszysz się jak dziecko. Ciasteczkowy Thanos! Ciasteczkowy Thanos. Fajny. 17, a w niej... Pikachu, nie! Jakiś misiek panda. Nie no, nie idzie tego wyjąć, naprawdę. Przesadzili, tak nawciskali na ścisk. No słodki, ale nie znam go. Poka. No twoje są gorzej malowane od moich, ewidentnie. Ale no, dałbym mu 2 na 10. 17, a w niej, teraz już ci nie dam do otwarcia. Wow! Hulk, który ściska skarpetę z cukierkami. Kozak. I prezent ma. Nawet jest słodszy od tej twojej pandy takiej brzydkiej. 10 na nie 10. Nie wyzywaj moich Pokemonów. I tak mają ciężko. Ale do szakańcy mówię przecież. E. 18. Czy to będą te płozy do twoich sań? Jeż. Ej, fajny. To jest jeż. Dobra, poka go. To jest jeż, który skrzyżował się z Pikachu. Ma elektryczny jeż. No. Zarąbisty. Ja mu daję dychę. No to po raz znaczy, pierwszy. Że wygrałam w końcu tą rundę. Nie byłbym tego taki pewien, bo pod 18 kryje się... No co? Moi drodzy... O, znowu! Tylko, że tym razem ciasteczkowy... Tor. Ej, czekaj, tam czekaj. Ten też był ciasteczkowy. Taki sam! Skam! Bo może ten kalendarz jest jak masz brata albo siostrę i chcesz się podzielić. Na pewno. 19. O! Prezenty kolejne! Piąte okno oskamowane. Powiem ci, że... Super fajnie, że kolejny prezent. Pięknie, pięknie to wygląda. Nigdy się nie cieszyłem z kawałka kartonu tak na święta, nie? 19. A w niej... Ciasteczkowy Thanos! Z rękawicą swoją nieskończoności. Nieskończoności to jest rękawica? Tak, tak. Dobra, twój prezent wygra. Żart? Duża bombka. To może być mocne. A w nim, nie wierzę, naklejki. Szóste okno, nawet nie otwieraj ich, nie ma sensu. Ale skam. Co siódme? To za siódme. Skam? Siódme okno. Pyk, pyk. Thor. Dycha. Nie, moje naklejki wygrały, tylko kartki. Dobrze, oddaję ci tą rundę. 21 z tyłu, malutkie okienko, pewnie będzie Pokémon, na pewno. A co to jest? To jest ten taki... Jakaś legenda. Mega fajny, ten mi się podoba, tu mu daję dyszkę. Oczko, moi kochani, 21. Otwieramy, a tu jest... Nie no, znowu ta sama kobita! To ty wygrywasz. Ale teraz jest brokatowa. Faktycznie, no. Ale wymyślili. Tu damy brokatu i będzie fajnie. Nie jest fajnie, uwierzcie mi. Zobaczcie na Justynę kalendarz. Gdyby ona tak otwierała, to ona by w pierwszym dniu widziała, co jest 24, nie? Bo jest tak rozwalony. Co to jest? Jaka piękna! Dobra, na chwilę obecną najładniejsze. Co to jest? Nie wiem, co za Pokémon. Ale jeżeli ktoś z was chce, może tutaj zrobić takie w
komentarzu bariery czasowe i napisać, jaki Pokémon był który, albo po prostu... A ja będę dawać wam serduszko. Tak jest. Tutaj będzie coś mocnego i to jest... Patrz! Ze Strażników Galaktyki Shop Pratt zarąbisty z pistoletem i jedzie na odkurzaczu, nie, na czymś, co wciąga śnieg i zapierdziela jak szef. Generalnie 10 na 10. 23. Czyżby to był Święty Mikołaj? Do sanek? Jaka piękna! Dobra, na to warto było czekać. Zobacz, jaką kartką piękną! Ja muszę taki w Unii ubrać na święta wagonku kartkę. Jak dwie krople wody wygląda. Iwi się nazywa Iwi, dlatego że jak ją zobaczyłam, to od razu pomyślałam, że jest podobna do Iwi z Pokémonów. Faktycznie, bo Iwi ma tak szerzej rozstawione uszy i ma większe od joysticka. Joystick ma takie dwa wąsko, nie? Tym się różnią. O! Zostawcie teraz łapkę w górę dla Ibuni. Koniecznie. Czekaj. Przegrałem tamtą rundę, nie ma co gadać. Przegrałeś! Nie? 23. I uwaga, coś będzie stało. O, znowu Iron Man. Dobra. Proszę, niech to będzie kartonowy Mikołaj. Jaki malutki! 24! To jest szczyt chamstwa. Nie kupujcie tego kalendarza, naprawdę, bo się rozczarujecie. I to mówię tak serio, serio. Pikachu! Zobaczcie, Pikachu w czapce Mikołaja! Mega fajny. Wygrałam. Wygrałaś, na pewno, na pewno. Misiek, jeszcze zostało ostatnie okno. Jak myślisz, co tam jest? Wy napiszcie w komentarzu, jak myślicie, co jest w okienku 24. O kurde, dwie części. Na razie wam nie pokażę, to zareaguje. Uwaga, Spider-Man Mikołaj! Zarąbisty. Wiedziałem, że będzie Spider-Man. Okej, napiszcie w komentarzu na koniec, Farel ma brzydki sweter. Ej, no faktycznie, ugly. Dajcie znać, która figurka wam się najbardziej podobała. Zostawcie łapkę w górę dla kalendarza Farela. Dzięki. A suba dla mojego. Żegnamy się z wami, życzymy wesołych świąt. Hej, a my idziemy palić choinkę. Nie?